Okej, kuźwa, no wszedłem w tryb skupienia, już chciałem mówić, że jestem w trybie skupienia, dlatego nic nie mówię. I akurat jak chciałem się odezwać, to musiałem zginąć. Ja pierdziunka. Niestety, kuźwa, w grze nie ma żadnego zapisu, więc trzeba ją przejść na jedno posiedzenie. Nie mam już z tym żadnego problemu. Nie jest to za długie. O ile się nie będzie umierał za 105 razy, albo dłużej na jednym elemencie, to to nie jest takie złe. A co oni chcą ode mnie w tym momencie, co? Mogę spróbować przejść na drugą stronę. Na razie ta druga strona wygląda identyko. Ona się później zmieni. Aha, tu już nie mogę. O! Jill! No, pregunda, no. Dobra, to na razie idę cały czas prawą stroną. Żeby sobie nie utrudniać życia. O, już myślałem, że tam Jill. O! Kuźwa! Jill by się przydały jakieś moce magiczne, żeby zabijać te meduzy. Meduzopająki babcie. Meduzopająki babcie. Wow. O kuźwa, żeż mi się udało. Teraz tutaj. O nie, uruchomiły się pająki. Okej, to było trudne. Ale udało się. W sumie to też trochę przypomina mi tą gierkę Ice Tower. Też się skakało do góry. Tylko że tam nie było żadnych ogniów i tak dalej. Tam bardziej chodziło o szybkość tego skoku i o kombosy skokowe. Jakkolwiek to brzmi. Wow, Jill, leć. Okej, Jill, dajesz radę. Jill, królowa będzie z ciebie dumna. Co teraz mam tutaj w dół spaść? Okej. To nie było takie trudne. Gorzej wyglądało niż się robiło. Całe szczęście. Dalej Jill. Jeszcze raz będziesz musiała to zrobić, niestety. Niestety albo stety. Nie no, niestety. Boże, ale teraz ten spadek będzie naprawdę dosyć długi. Okej, Jill, jesteś na dobrej drodze. Na dole nic nie ma. I do... Przydałaby się winda w tej wieży, nie? Przydałaby się winda zdecydowanie. O mój Boże, będę przez całą teraz wieżę przeskakiwać. Jeszcze pająki uruchamiał. Boska. Co oni tu ode mnie chcą? Jakiś kosmosów ode mnie wymagają, no. Wow! Tam już było koniec góry. Okej. Ten element mi się nie podoba. Zapowiada się, że jest trudny. Jest trudny, się nie zapowiada. O, patrzcie, zamieniło się z powrotem w meduzę. Nie goniło mnie, gdy spadłem w dół. A szkoda. Można było wszystkie zamienić i później wszystkie na sam dół sprowadzić. Chcę sobie spokojnie, prać do góry. Jezusie Nazareński. I kuźwa, no.
Bo ten cypelek tam jest niżej i przez to... Wydaje mi się, że jest niżej, bo tylko tam się uderzam w głowę. Tam coś... Co? Tam coś jest. Tam coś jest przechytliwego, bo dwa razy w tym samym miejscu umarłem. Kuźwa! Za wysoko byłem. Widzicie? Tak naprawdę to ja nagrałem soundtrack do tej gry. Daliście się nabrać. Nie nagrałem, ale mógłbym. Byłbym w tym dobrym. Tym swoim komarem. No, wcisnąłem się. Okej, ostatni etap. Jill. Yeah! Okej, to mi się nie podoba. Te kolce mi się zdecydowanie nie podobają. Ale nie jest jeszcze tak źle. Delikatnie. Żeby nic tutaj nie... O, się nawet wystraszyłem. Dobra, ten element jest spoko. Tam później mi się nie będzie podobało. O, uważaj. O, okej. Okay. Ile was tu jest? No co wy, dziewczyny? No co wy, dziewczyny? Te nadal się nie zamieniły. Okej, okay, ten pająk też chce mojej duszy. Te już chyba... O, te też chcą. Fuck! Wow! Kuźwa, ale tam zepsułem. Ja się oblałem teraz herbatą, ale czemu go nie? Ja mam nadzieję, że to się wszystko dobrze nagrywa, bo jeżeli nie, to jest... Wtedy byłby dupsą. To było głupie. To było głupie. To było głupie. Ten brak szkoły mnie ogłupia. Cały czas siedzę w domu z tą moją poważoną nogą. Już pewnie jak to wrzucę, już pewnie będę w szkole. Bo ile można siedzieć? Ile można siedzieć w domu? To się szaleje, wtedy można dostać jakiegoś. Okej, okay, tu się zamienią i będą chciały moją duszę. Babcie pająki. Babcie meduzy pająki. Ta też będzie chciała moją duszę, zakład? O, wiedziałem! Wow! Czekaj. Okej. Okay. Kolce po bokach. Wyglądają trochę jak łapy i szpony takie. Ale okej, okay. Łaposzpony nie były z trudnem. Co tutaj teraz mam robić? Ty to zwykle. Przetrwać, przeżyć, omijać kolce. To co zwykle. Wow. Standardowy dzień, Jill. Omijaj kolce. To się nazywa standardowy dzień. Co ty wiesz o adrenalinie? Co ty wiesz o ryzyku? Nic! Nic! Jill tutaj daje czadłanie. Okej. Okej, tam muszę wcisnąć spację chociaż raz, żeby to przeżyć. Spację! Okej. To muszę dwa razy użyć spacji, albo więcej. Co tam, nie będę se żałował. Spacja dla wszystkich! Okej. Kuźwa, no. Dlaczego ja coś tak prostego psuję? Ciągle i ciągle, 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 ciągle siedzę w tym etapie. I teraz nawet już na samym początku mnie zabijają. Już... Ja nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi w dzisiejszych czasach. Okej. Okej, zrobiliśmy to.
także dalej muszę jeszcze uważać. Prawie, że on dotknął tych kolców. Tędy chyba nie. Tędy. O, okej. Okay. Tam już jest kolejny etap. Fiu, fiu, fiu. Niebiesko mi. Szafirowo. Właśnie, sparafrazowałem część tekstu piosenki napisanej przez Osiecką, śpiewaną przez Nosowską. Zielono mi szmaragdowo. Za bardzo tekst już nie pamiętam. Kiedyś to słuchałem na ogół tej płyty. Już jesteśmy ponad chmurami. Ta wieża to jest naprawdę kawał skurczybyka. O mój Boże, o co tu chodzi? Muszę tyle skoków wykonać i wtedy mi się drzwi tam otworzą, coś w tym stylu. Jednocześnie muszę uważać na babcie pająki. 50 skoków aż, to jest naprawdę dużo. Ale mogę na szczęście jakieś takie mini robić skoki jeszcze. Okej, biegnij, 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 biegnij. Kurczę, gdybym się skapnął na samym początku, już bym miał więcej skoków wykonanych. Osiemnaście, siedemnaście, szesnaście. Dam radę, jeszcze 10. Okej, teraz trzeba się stąd wynosić. Okej, nie wiedziałem, że tutaj takie jajca będą. Nie wiedziałem o takich jajcach. No, Jill! No! Bałem, że na sam koniec tam mnie złapią, gdy już wyskoczyłem to 50 skoków. Nic mi tu nie atakuje. Dosyć prosta aktualnie jest ta runda. Znaczy ten etap. Chociaż w sumie można nazwać to rundą, czemu by nie? Już koniec! A to była szybka przygoda. Jest tam coś u góry? O, niebo. Mój czas! No, ile mi by zeszło to? 23 minuty tylko! No i to jest mój drugi czas. To jest mój drugi czas, ponieważ nagrywałem jeszcze raz. Znaczy nie nagrywałem jeszcze raz, grałem jeszcze raz, ponieważ niechcący skasowałem ending, a chciałem wam pokazać ten ending, więc zagrałem. No to więc zagrałem jeszcze raz. Gra jest naprawdę bardzo fajna. Polecam ją, jeżeli... To jest krótka gra. Jeżeli ktoś chce, nie wie co ma ze sobą zrobić, chce się na chwilę odstresować, trochę poskakać, lubię jakieś małe wyzwania, no to Mighty G-Love jak najbardziej polecam. Jeżeli wam się spodobała ta seria, to wtedy postaram... Jeżeli wam się spodoba ta seria, jeżeli macie chrapkę na więcej BDSM lesbijek, to napiszcie w komentarzach, to wtedy zrobię tą drugą wieżę jeszcze. A na razie się żegnam z wami, bye bye.